Za chwilę wystąpi Kasper Potemski, online trans, i opowie o mediach społecznościowych. Twórca internetowy, menadżer i marketingowiec. Na Instagramie i TikToku opowiadał o swojej tranzycji. Teraz dzieli się doświadczeniami dorosłej osoby transpłciowej z ADHD, zaburzeniami lękowymi i depresją. Współpracuje z osobami twórczymi, jest menadżerem, a prywatnie i narzeczonym kobiety, która ukusiła arbuza z Tewuni. Śmiało można zapytać go o tematy związane z transpłciowością. W końcu, jak sam twierdzi, gdyby nie był transpłciowy, to by go tutaj nie było. Zapraszam. I wielkie brawa dla Kaspra. Scena jest twoja. Jest włączony? Słuchajcie, o, słuchajcie. Tak, tak. Że wbiegałem tutaj, się czułem, jakbym naprawdę wbiegał po nagrodę jakąś. Postawię sobie wodę, pijcie wodę. Szkoda, że cisowianka. Nie wiem, czy kojarzycie żart. Wiecie, czym jest cispłciowość, prawda? Transpłciowość i cispłciowość, dwie zupełnie różne rzeczy. Słuchajcie, ja też przygotowałem się tak, że powiem o sobie coś, więc siema, jestem Kacper, jestem osobą transpłciową. Czekajcie, przygotowałem sobie notatkę, bo to jedyne, czego się nauczyłem na egzaminach w szkole, robić ściągi. Jestem działkarzem, kucharzem, pisarzem, twórcą internetowym, bokserem, marketingowcem, pracuję w branży reklamowej, menadżeruję narzeczonej, mam ADHD, zaburzenia lękowe, CPTSD, jak się ostatnio okazało, i depresję. I napisałem sobie tą notatkę, bo stwierdziłem, że chcę wam pokazać na samym początku, co jest ponad tym, że jest się osobą transpłciową, że za, wiecie, myślimy sobie osoby transpłciowe, to wszystko, a tymczasem jest tam dużo, dużo, dużo więcej. Ale też mamy tutaj rozmawiać o mediach. Wiedziałem, że coś zrobię takiego, jak się wywalę. I jak przygotowywałem się do tego wystąpienia, to sobie, zawsze jak się przygotowuję na panel, to sobie myślę, o, muszę trochę wejść w buty osób, które mnie będą słuchać, żeby, wiecie, do dorosłych ludzi nie mówić jak do dzieci. No i pomyślałem sobie, co ja czułem siedząc, jakby będąc na waszym miejscu. Przykro mi to stwierdzić, ale byłem strasznie znudzony, no nie? Autentycznie. No i na przykład, wiecie, ja mam swoją kosteczkę tutaj, mam ADHD, więc ona pomaga mi się stymulować dodatkowo, w sensie mogę sobie tu klikać, wiadomo. I wiecie, mogę sobie tu połazić, coś sobie pogadam, będę się fajnie bawił przez te 18 minut, które nam jeszcze zostały. No a dwa, mogę powiedzieć tylko to, co powiedziała mi moja babcia, kiedy jej się wyautowałem, przyszedłem i powiedziałem, babciu, słuchaj, jestem transpłciowy. A moja babcia, też to zapisałem, cieszę się, że jesteście, ale bardzo wam współczuję. Jakby, wiem, że cisza na sali, żart polega na tym, że jakby ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że jestem osobą transpłciową. Dziękuję, dziękuję bardzo. Naprawdę, super. Ale bo już widziałem, że kojarzycie cispłciowość, transpłciowość, więc mam do was więcej pytań i przygotowałem... Kojarzycie Kahoota? No to go nie będzie, ale mamy coś innego, w sensie podobne narzędzie, czyli teraz powiem coś, co nie powiedzą raczej, czy nie mówią za często wasze osoby nauczycielskie. Wyciągnijcie telefony. Tutaj macie kod QR, który możecie zeskanować, dołączyć. To obiecuję, że to będzie krótki quiz. Jakby ja nie wymagam od ludzi, żeby wiedzieli bardzo dużo na temat transpłciowości. Wystarczy, że zeskanujesz kod QR albo wpiszesz właśnie Menti w wyszukiwarkę i potem wtedy musisz ten, albo po prostu kodem QR bezpośrednio ten. Tam musicie wtedy, wiadomo, wybrać sobie nick. O, ileż tu lajków. Czy to lajki, czy to osoby? Wow. Lajki po prostu. A już myślałem, że tyle osób jest zainteresowanych i tak szybko się logujecie. Jesteście sprawni w tych telefonach, sprawni i sprawne, prawda? Mam po prostu do was kilka pytań. Robię to też po to, żeby wiedzieć, ile rzeczy potem trzeba wam wytłumaczyć i jakby wiecie, o co chodzi. O matko, to jakby myślę, że to pięknie pokazuje w ogóle ilość osób, które mnie słuchają. Jest mi bardzo, bardzo miło. Tam pytanie jest, czy można jeszcze...
Tam jest u góry kod, jak coś. Jeszcze. Kod 7234. Jest? Super, mamy to. Mam 5 pytań, nie? To jakby taka szybka kartkówka, nieprzygotowanie. Po prostu nie musicie wyciągać telefonu, wiadomo. Jakby nie ma nagród też, więc się nie przejmujcie. Zrobimy to troszkę na śmiesznie, troszkę na poważnie. Boże. Super. Lecimy. Inkluzywnym określeniem jest transseksualizm, transseksualność, transpłciowość czy transatlantyk. Możemy wykluczyć, nie wiem, potrzebujecie pomocy, koło ratunkowe. Dawno nie oglądałem Milionerów, ale no coś w tym jest. Gratulacje, naprawdę super, jeżeli chodzi, tutaj chyba od razu lecimy, natomiast tak szybko powiem, że transseksualność został, czy transseksualizm został wykreślony z listy zaburzeń psychicznych i w ICD-11, które jest obecnie używane w metodologii lekarskiej, nie jest jakby w ogóle transpłciowość, w ogóle nie jest jakby diagnozowana, bo diagnozujemy tylko i wyłącznie dysforię płciową, bo tylko to możemy zopiniować, bo tak naprawdę jakby transpłciowość po prostu jest i też nie każda osoba transpłciowa musi mieć tą dysforię, żeby być osobą transpłciową. Bo możemy prosić kolejne pytanie. Pytanie drugie. Osoba, która używa zaimków on, jemu, to? To jest kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna lub nie można tego jednoznacznie określić na podstawie samych zaimków. Już tam szum na sali, już się zastanawiacie? No dobra, rozkmina to jest, nie? Jakby... Nie można tego określić na podstawie samych zaimków, dopóki ktoś... Jakby ja mówiłem przez 20 lat swojego życia o sobie ona, jej. Nigdy nie byłem kobietą, w sensie nigdy nie czułem się kobietą, nigdy... No, mam poczucie, że urodziłem się mężczyzną po prostu. Początkowo świat mnie musiał przekonać i wytłumaczyć mi, że jakby urodziłem się z takimi, a nie innymi genitaliami, więc taką, a nie inną rolę muszę odgrywać w społeczeństwie. To, że używałem przez 20 lat swojego życia takich zaimków, nie oznacza, że jestem kobietą, czy byłem kobietą, bo no, tak nie jest po prostu. Teraz poprosiłbym kolejne pytanie. Patrzcie w telefon, nie? Skrót AFAB oznacza Assigned Female at Birth, czyli osobę z płcią żeńską przypisaną przy urodzeniu, Assigned Famous at Birth, Assigned Female at Born lub Assigned Fabulous at Born. Nie wiem, czy znacie angielski. Ja urodziłem się, ja mam Assigned Famous at Born, ale skrót AFAB oznacza, jest najbardziej inkluzywnym w ogóle skrótem, kiedy potrzebujemy do określić w jakichś wyjątkowych przypadkach, bo to zazwyczaj są przypadki związane z medycyną, jakiej płci, nawet nie jakiej płci jest osoba, z którą rozmawiamy, tylko właściwie... Nie wiem, jakie właśnie w perspektywie medycznej może jest to najbardziej używane. Czasem po prostu niektórzy muszą sobie to ułożyć, chociaż wydaje mi się, w sensie ze swojego doświadczenia wiem, że jakby najmłodsze dzieci rozumieją, jak powiedziałem moją siostrzeńcowi, że jestem Kacper i już nie można mówić do mnie ciocio, to było okej, jasne, więc... Nie musiał rozkminiać tego, jakby jaką płeć miałem przypisaną przy urodzeniu. W przypadku osób AFAB, osoby AFAB to są cispłciowe kobiety, transpłciowi mężczyźni i niektóre osoby niebinarne. A odwrotnym jakby skrótem jest to jest AMAB, czyli Assigned Male at Birth,
czyli dotyczy osób cis-płciowych mężczyzn, transpłciowych kobiet lub niektórych osób niebinarnych. No. Kolejne pytanie, poproszę. Jedynka, w slangu oczywiście transpłciowym, to mastektomia, wszystkie odpowiedzi są poprawne, rekonstrukcja klatki piersiowej czy operacja ginekomastii? Wszystkie odpowiedzi są poprawne. Wiem, że mastektomia i rekonstrukcja klatki piersiowej kojarzy się najlepiej. Jakby jedynka, ponieważ zazwyczaj robimy ją pierwszą po prostu. Jakby jest najłatwiej dostępna, chociaż czasami kosztuje, w sensie w tym momencie kosztuje taka dobra operacja gdzieś koło 30 tysięcy. To a propos tego też tak komentarzy typu, czy transpłciowość to fanaberia, no to jeżeli masz 30 kafli, żeby wywalić na coś, żeby sobie coś uciąć, no to miłej zabawy. Ja się jakby mam 1000 innych sposobów, żeby bardziej spożytkować te pieniądze lub zepsuć sobie życie. Natomiast wiem, że mogą się pojawić pytania a propos ginekomastii. Ginekomastia to jest choroba, która dotyczy mężczyzn, że po prostu jakby tkanka robi im się tak na klatce piersiowej, że wygląda to jak stereotypowe kobiece piersi i to się usuwa. Fun fact, operację ginekomastii można zrobić na NFZ tak po prostu, czyli jeżeli ja bym zmienił dokumenty i wtedy szedł do i chciał sobie robić tą operację, to nie musiałbym za nią płacić, miałbym taką, po prostu jestem mężczyzną, który ma piersi, więc po prostu na NFZ by mi je ucięli. Żeby zrobić mastektomię, musiałbym mieć moc, w sensie musiałbym mieć albo raka, albo bardzo duże zagrożenie tego, że będę mieć raka, albo za nią zapłacić 30 tysięcy. Znaczy w tym momencie są to takie kwoty i to mówię o operacji, która jest dobra jakościowo, powiedzmy, nie? Ceny warszawskie, bo da się oczywiście taniej, ale to nie zawsze znaczy lepiej. I poproszę kolejne pytanie. I dead name to imię osoby transpłciowej, z którym osoba umiera. Imię osoby transpłciowej nadanej po urodzeniu, nie wiem, albo tajne imię czarnoksiężnika, którego nigdy nie wolno wymawiać. Ja wiem, Kusi, ale to jest mój typ rozmawiania o transpłciowości. Jakby możemy podejść do tego na śmiesznie i się przy okazji czegoś nauczyć, nie? Ups. O nie, przykro mi. To wam odpowiem w takim razie. Dead name to jest oczywiście imię osoby transpłciowej nadanej po urodzeniu. Tego imienia się nie wymawia, więc trochę jak imię czarnoksiężnika. Są oczywiście przypadki, kiedy trzeba go użyć, bo na przykład kiedy funkcjonowałem w społeczeństwie, w którym częściowo byłem wyautowany, a częściowo nie byłem wyautowany i na przykład z moim przyjacielem szedłem do jego rodziców, którzy nie wiedzieli o tym, że jestem osobą transpłciową, no to przecież lepiej, żeby mówił do mnie dead name'em przy nich, żebym nie musiał, jakby nie był przypadkowo wyautowany, prawda? Ale to ja go poprosiłem o to i jakby on musiał uszanować moją decyzję związaną z tym, żeby właśnie używać tego dead name'u. I to już jest koniec naszego quizu, natomiast oczywiście mam jeszcze trochę czasu, więc czy są jakieś pytania na sali? Nie? Wszystko już powiedziałem? Ja widzę. Tam. Są tam? O, super. To mamy najlepszego, widzę najbardziej zaangażowanego uczestnika. Mam nadzieję, że zjadłeś dużo pizzy, która była. Należało ci się, chłopie. Dziękuję. Czy miał pan kiedyś taką sytuację, że ktoś chciał pana pobić może? Miałem sytuację, jak miałem lat 14, wracałem ze szkoły i wołali za mną panowie na ławce, ty pedale,
a ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jestem osobą transpłciową. Nie wiedziałem w ogóle, że takie istnieją, słuchaj. Więc tak, natomiast jeżeli chodzi o to, jak teraz jestem, funkcjonuję jako wyautowana osoba, wyautowana publicznie, nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żeby ktoś zagrażający mi faktycznie życiu. No. Jak zrobić coming out do dziadków i do osób starszych? To jest ciężkie pytanie. To jest jakby po prostu w pierwszej kolejności trzeba sobie odpowiedzieć, w sensie trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo. Więc jeżeli taki coming out nie byłby dla ciebie komfortowy, w sensie komfortowy, on nigdy nie będzie komfortowy. Natomiast ważne, żeby był bezpieczny dla osoby, która się outuje. I nie ma tutaj prostej, jasnej historii. Ja miałem tak osobiście, że ja musiałem się wyprowadzić z domu, usamodzielnić, być niezależny finansowo, żeby do tego domu móc wrócić i powiedzieć, jestem transem, nie? Więc w tym momencie przychodziłem nie na zasadzie musicie mnie, w sensie jakby tak błagalnie, że muszą mnie zaakceptować. Nie miałem takiej obawy, że zostanę wyrzucony z domu, bo no nie dostałem od rodziny pieniędzy za dużo. Więc jakby to była ich decyzja, czy chcą mnie stracić i nie mieć ze mną kontaktu, czy wolą mnie zaakceptować i spróbować przynajmniej mnie zaakceptować. Moja 90-letnia babcia powiedziała, no właśnie to, co wam na początku powiedziałem, no mniej więcej. Powiedziała, no przykro mi, że tak jest, bo będzie ci trudno, ale wiesz, jak mam to gdzieś, gdzie, kim jesteś, ważne, żebyś był szczęśliwy. A potem dodała, żebym zjadł ciastko i potem jeszcze do mnie zadzwoniła, żeby zapytać, na jakie imię ma zmienić numer zapisany w telefonie. A moja babcia druga, która jest młodsza, dopiero od, no jakoś we wrześniu zeszłego roku pojechałem na dziadka, urodziny zorganizowałem w ogóle i dopiero wtedy dziadek ją zabrał do kuchni i powiedział, Anka, ty go cały czas mi zgenderujesz. Nie? I ona dopiero wtedy załapała, nie? Że jakby mówi do mnie deadname'em jeszcze przez półtora roku, nie? Natomiast no, wiem, że dużym problemem dla osób starszych, jakby w sensie starszych ode mnie, rodziców, dziadków, jest to, że oni nie mają za bardzo z kim pogadać i pewnie często boją się tego, że muszą potem pójść do tych swoich kolegów i powiedzieć, że ich wnuczka jest wnukiem. No i tutaj jest ważne, że jakby to ich nastawienie musi się zmienić. I muszą zobaczyć, że to nie jest tak, że oni się teraz muszą przyznaczyć do czegoś strasznego, tylko oni muszą się postawić i pokazać, że nie damy mojego wnuka krzywdzić, niezależnie od tego, jakim jest. Ważne, że jakby jest dobrym człowiekiem, nie zrobił nikomu krzywdy, więc my też nie możemy pozwolić dać mu zrobić krzywdy. Więc jeżeli się outujesz, to trzymam mocno za ciebie kciuki, natomiast nie ma jednej uniwersalnej formy, która się sprawdza. Bo czasem niektórzy potrzebują dostać dużo materiałów na temat transpłciowości i sobie o nich posłuchać. Niektórzy są jak moja mama, która musiała zobaczyć mojego TikToka, żeby zrozumieć, że to nie jest tak, że ja sobie teraz to wymyśliłem i stwierdziłem, mam 30 tysięcy do wydania, co teraz zrobić? Samochód? Nie, po co mi samochód? Kredyt na mieszkanie? Nie, wolę być bez mieszkania, wynajmować po prostu od kogoś. Zrobię sobie tranzycję, nie? Jakby no nie było tak i moja mama dopiero zrozumiała to dzięki mojemu TikTokowi. Więc no, nie ma jednoznacznej, dobrej jakby reguły. No. Tak. Czy od dziecka wiedziałeś, że czujesz się trans, czy nie? No jakby ja jako dziecko nie wiedziałem, że jestem osobą transpłciową. Jakby nie wiedziałem, że tak istnieją. No nie, ale w sensie... Ja miałem młodszego brata, mam młodszego brata i ja załapałem, że jestem dziewczynką dopiero w momencie, kiedy wszyscy koledzy na boisku mogli ściągać koszulki, a ja nie, bo miałem stanik, nie? I jakby oni nie mieli, a ja musiałem nosić. I to było takie dziwne. I przyszedł okres i miałem takie, o nie, coś jest nie tak. Dlaczego mój brat nie krwawi? Jakby, dlaczego? No i jakby wtedy, w sensie próbowałem zrozumieć, aha, to mam być kobietą, to mam się tak ubierać, to mam się tak zachowywać, bo jakby nikt nie zwracał wcześniej na to uwagi. No bo ja się zajmowałem, wychowywałem na dobrą sprawę mojego młodszego brata, więc no byłem super siostrą, która lubi samochodziki. I tak, no więc jakby ja musiałem zrozumieć najpierw to, że świat wymaga ode mnie tego, że bycia kobietą. No i
strasznie mi to nie chodziło. Jakby ja jestem strasznie słabym aktorem, nie? Więc czy widziałem, czułem od zawsze? Tak, ja czułem od zawsze. Nie każda osoba czuje od zawsze, że jest jakby jakiejś płci. No ale nie rozkminiałem tego tak długo, jak nie odkryłem, że osoby transpłciowe istnieją, nie? No bo nie wiedziałem tego. Jeszcze mam bardzo ważne pytanie tutaj. Kim był użytkownik Metal? Nie wiem. Nie na quizie tutaj. Nie mam pojęcia. W takim razie jeszcze dwa pytania ostatnie tutaj. Mam już, kończy mi się czas tutaj. Ja tylko krótkie pytanie. Powiedział pan coś takiego, wyautowany publicznie. Mhm. Ja bym chciała, żeby powiedział pan więcej na ten temat i czy ewentualnie jako społeczeństwo wokół możemy jakoś wspierać w tym zjawisku. Nie znam tego określenia, bym poprosiła o dwa zdania. Ja tylko zapytam. Odpowiem na to pytanie. Może anegdotycznie, poznałem moją narzeczoną obecną, także jakby ja udostępniłem, napisałem posta na temat orientacji seksualnej i tego, żeby nie mieszać tego z transpłciowością. No i moja narzeczona to udostępniła, zaczęliśmy pisać. Tego samego dnia oczywiście już rozmawialiśmy przez telefon i ja do niej, dobra Stewa, ale ty wiesz, że jestem transem, nie? A ona, mam twojego TikToka, oglądam cię na Instagramie, jakby masz wszędzie wpisane, że jesteś osobą transpłciową. Jakby ciężko nie zauważyć, nie? Chodzi o to, że jakby publicznie jestem wyautowany, czyli nie ukrywam tego, że jestem osobą transpłciową. Nie chcę żyć w stealthie, czyli w takim systemie, w którym właśnie muszę to ukrywać. Wolę, jak ludzie to wiedzą, bo moje żarty są śmieszniejsze, dużo śmieszniejsze. Jakby to nie jest śmieszne, jakby kiedy... Wiecie, spotykam kogoś cispłciowego, nową jakąś osobę i mówię, i ktoś mówi, że o, mam okres, a ja mówię, no ja już nie mam 3 lata, nie? Jakby to nie jest śmieszne, jakby, gdy nie ma się tego kontekstu, że jestem osobą transpłciową. Więc mi się żyje dużo lepiej osobiście. Jakby bałem się bardzo, że będę musiał wyjechać do małego miasta i tam udawać, że jakby nie jestem osobą transpłciową i jakby ukrywać to po prostu. Co się w ogóle wydarzyło, bo teraz jestem z Krakowa, mieszkam w małym mieście, przez moją narzeczoną. I po prostu cieszę się, że nie muszę martwić się na przykład o to, że wiecie, wyjdę na miasto, poznam jakąś nową osobę, pójdziemy, spotkamy się i nagle zobaczę swojego znajomego sprzed lat i on powie, cześć Dead Name, masz brodę? Nie? I jakby... Nie chcę takiej sytuacji w swoim życiu. Wolę, żeby wiedzieli ludzie, w sensie wolę się obnosić, nie? Wolę się obnosić, bo kurczę, chcę być sobą i nie chcę musieć ukrywać tego. Co możecie zrobić, żeby wspierać takie osoby? No jakby już robicie, bo tu jesteście. Możecie obserwować konta na Instagramie, takie jak Bezinteresowny On Air, czy Harka Rozlanie, jakby inne osoby transpłciowe, które publikują rzeczy w internecie. Możecie w swoje zaimki dodawać do maila, czy tam, gdzie się podpisujecie, ale też możecie, nie wiem, wrzucać sobie wyłączony czas, już kończę. Możecie dla osób, które na przykład dają korki, to warto sobie na przykład wrzucić wlepkę tęczową gdzieś, żeby, wiecie, była gdzieś tam na widoku, żeby osoba, która przychodzi do was, albo na przykład jak robicie korki z angielskiego, to zrobić lekcję o zaimkach, dejdem. Jakby jest dużo rzeczy, które można wymyślić, robić dużo małych rzeczy po to, żeby wyautować się jako pierwszymi, czyli powiedzieć na głos, jestem osobą sojuszniczą, wspieram cię i cię wysłucham, zamiast czekać, aż osoba transpłciowa się wyautuje. Ponieważ mi już kończy się czas, dziękuję, skończył się czas. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Kasper.